Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym kolejnym filmowym spotkaniu, ponieważ moi goście ostatnio powiedzieli, że zasiedzieliśmy się w tych fotelach. Dzień dobry Panie Darku, Dariusz Romanowski z nami dzisiaj, to postanowiłem, że zabiorę Pana przez dwa najbliższe tygodnie na spacery po kinie. Może być? Może być. Tak? Proszę Pana, my po kinie nie boimy się chodzić, ale bohater filmu, o którym dzisiaj będziemy mówić, właśnie zastanawiam się, czego boi się, że się nie boi. Tu musimy wyjaśnić grę słów, którą zastosował polski dystrybutor filmu, tłumacząc tytuł tego filmu. Bo się boi. Bow, tak naprawdę, takie imię nosi ten bohater. Czego się boi? Boi się wszystkiego. Boi się, można powiedzieć, własnego cienia, boi się obcych ludzi, boi się pająków, boi się wszystkiego, a najbardziej boi się swojej własnej matki. Bo jest wychowany przez nią samotnie, w cieniu takiej wszechwładnej kobiety, która zawłaszczyła sobie jego miłość. Nie pozwala mu spotykać się z dziewczynami, później z kobietami. I on teraz, dobiegający już pięćdziesiątki mężczyzna, wciąż żyjący samotnie, wciąż przez tę matkę kontrolowany, mimo że mieszka z dala od niej, czuje się chłopcem, nawet nie chłopcem. Czuje się kimś niepełnowartościowym, wciąż czegoś się bojąc. To jest kapitalny film dla studentów psychologii, bo mogą niemal rozpracowywać tę postać na czynniki pierwsze. Bo tam oprócz takich filmowych zdarzeń, jak mieszanka gatunków, gdzie horror miesza się z komedią, pastisz, ja już nie wiem, co tam psychodrama rodzinna, dokładnie tam jest wszystko, ale jest to wszystko oblane takim sosem dzieł Junga, dzieł Freuda. Myślę, że świetnej psychoanalizy tego bohatera można dokonać na podstawie tego filmu, który, muszę ostrzec, może stanowić spore wyzwanie dla widzów. Wyzwanie fizyczne, no bo wysiedzenie trzech godzin, nawet wygodne w fotelu, to jest wyczyn. A po drugie, takie wyzwanie intelektualne, bo to jest film, w którym cały czas coś się dzieje, ale ciężko w ciągu tych trzech godzin, abyśmy to wszystko zaabsorbowali i wszystko, co najgorzej, zrozumieli. Dlatego polecam ten film tym wprawionym widzom, którzy nie boją się nowych emocji w kinie, którzy są otwarci na takie szerokie horyzonty kina. Na pewno to, co Pan powiedział, to jest zupełnie nowy horyzont spojrzenia. Młody reżyser, co by nie powiedzieć, bo tak naprawdę głównie te trzy jego takie filmy, ten trzeci moglibyśmy zaliczyć do tych jego dzieł, to też warto o nim wspomnieć. No i ta główny bohater grany przez Joaquina Phoenixa, jak to mówią, jest tak niesamowity, bo ja właśnie strzykując się na spotkanie z Panem, się zastanawiałem, jakiego słowa użyć. Ja mam wrażenie od czasu Gladiatora, kiedy zobaczyłem go stojącego niemo, właściwie w tempo wpatrzącego się w przestrzeń, zastanawiam się, gdzie on jest, że ja go nie widzę, że on jest w niesamowitej liczbie ról, już potem pomijam oczywiście wszystkie kolejne, dochodząc do tej ostatniej, niezwykłej roli Jokera. Boję się tego aktora. Boję się. Dla mnie od czasów właśnie Gladiatora. Tam dopiero zobaczyłem go po raz pierwszy w takiej, mimo że drugoplanowej, ale bardzo znaczącej roli. To magnetyczne spojrzenie, hipnotyzujące wręcz każdego widza, nakazało mi śledzić jego karierę przez kolejnych kilkanaście, prawie już 20 lat. Dla mnie to jest, co tu dużo mówić, godny następca Roberta De Niro. Tego najlepszego De Niro z lat 70. i 80. To, co Joaquin Phoenix robi z każdą rolą, potwierdza, że to jest taki aktorski kameleon. On potrafi się wcielić w każdą rolę. To jest coś niesamowitego. A w ciągu tych 20 już lat zagrał tyle różnych ról, stworzył tyle niesamowitych kreacji. Ciekaw jestem, czym jeszcze nas zaskoczy. Joker, tytułowy Joker, nagrodzony notabene za tę rolę Oscarem, można powiedzieć creme de la creme wśród tych jego ról, ale podejrzewam i obawiam się, wracając do tytułu jego filmu, że jeszcze nieraz pokaże nam, że nie wszystko wyłożył na tacy. Mamy tak naprawdę trzy takie opowieści. O, tak strukturalnie ten film nam płynie, ja bym tak powiedział, godzinka na każdą opowieść z tych trzech godzin, o których Pan właśnie wspomniał, bo nie chcąc zdradzać fabuły, ale jednak w takich trzech chyba głównych elementach takich scenicznych się to rozgrywa.
Tak. Najpierw to wielkie miasto, w którym żyje nasz bohater, miasto pełne anarchii, morderców, zwyrodnialców, gwałcicieli, których notabene ma prawo się bać, ale później, po tej godzinie, przechodzi do innego świata, znajduje się w leśnej komunie, gdzie leśne sieroty tworzą teatr, coś niesamowitego. I tam tak naprawdę przechodzi taką autopsychoanalizę, dociera do źródeł tych swoich fobii, lęków, traum dziedziczonych od praktycznie 50 lat i dopiero gdy znajduje się w kolejnym świecie, w świecie swojego dzieciństwa, w domu rodzinnym swojej matki, zaczyna się finałowe rozliczenie z przeszłością. I jakie ono będzie miało finał, oczywiście nie zdradzę, żeby nie odbierać przyjemności oglądania tego filmu. Ostatnią częścią. Natomiast zapraszamy Państwa teraz do wzięcia udziału w naszej zabawie, jak zwykle. Sieć Kin Helios przygotowała nagrody dla Państwa, a pytanie konkursowe przygotował oczywiście nasz gość, więc teraz uważajcie Państwo. Proszę Państwa, dawno, dawno temu, prawie dwie dekady temu, Joaquin Phoenix wcielił się w rolę, no, wielkiej gwiazdy muzyki country, Johnny'ego Cash'a. Proszę podać tytuł filmu, za który zdobył jedną ze swoich nominacji do Oscara. A ja przypomnę Państwu tylko nasz adres mailowy, który się teraz Państwu pokazuje. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi, jak zwykle, honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios, a zatem czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Trzeba będzie tutaj troszkę rzeczywiście poszukać, bo troszkę w historię pan Darek nas popchnął filmową, ale skoro zaczęliśmy też od Gladiatora, co by nie było, w przypadku tego aktora, to myślę, że też nie będzie to wielka trudność. Dziękuję bardzo, panie Darku, za to spotkanie. Dziękuję. Ale biorę teraz pana za słowo, że za tydzień w naszym kolejnym programie zabieram pana na spacer. A zatem do zobaczenia na następnym filmowym spacerze.